Magdalena Abratkiewicz oraz kanał Audio Opowieści zapraszają do wysłuchania opowiadania napisanego w ramach wyzwania pisarskiego Wściekłe pióra Zadanie drugie Mod poprawiła włosy, sprawdziła w lustrze, czy soczyście czerwona szminka na jej drobnych usteczkach nie wymknęła się poza linię warg. Wyszła z restauracyjnej toalety, wróciła do stolika i wsunęła się płynnie na krzesło. Nosek przypudrowany? Zapytał siedzący naprzeciw niej mężczyzna. A moc skrzywiła się lekko na ten oklepany dowcip. Na szczęście w jej wykonaniu wyglądało to równie ponętnie jak każdy gest, jaki wykonała. Mówiłeś coś o hormonie wzrostu? Przypomniała, wpatrując się w niego intensywnie dużymi drapieżnymi oczami. Ach, tak! niemal wykrzyknął zadowolony. No więc przy braku glukozy we krwi jest wysyłany sygnał do przysadki mózgowej, żeby zaczęła wydzielać hormon wzrostu. Kobieta ziewnęła w duchu. Spróbowała wygłuszyć foni i skupić się na siedzącym przed nią towarzyszu. Miał szeroką szczękę, blond włosy i niebieskie oczy. Bardzo lubiła niebieskie. Sprawiały wrażenie chłodnych, trochę jakby wyciągniętych prosto z zamrażarki. Niemal poczuła ten chłód i dreszcz przebiegł jej po karku, przyjemnie łaskocząc. Wysoki, dobrze umięśniony. Miała nadzieję, że porówni w każdym miejscu. Opalony. Sporo dobrze wypieczonego mięska. Nie mogła się powstrzymać, lekko oblizała usta. A hormon wzrostu, oprócz przyspieszenia glikogenolizy w wątrobie, również przyspiesza katabolizm tłuszczy. Kontynuował jej kompan niezrażony milczeniem kobiety. Mhm, uh -huh, pomyślała tamta. Przysadka mózgowa cudownie smakuje, posypana płatkami z papryczki chili. Jest mało glukozy we krwi krążącej, jednocześnie przysadka mózgowa wysyła sygnał do nadnerczy, która poprzez mechanizm negatywnego sprzężenia zwrotnego zaczyna wydzielać glikokortykosteroidy, które promują wydzielanie kwasów tłuszczowych i ich przemianę w glukozę. Nadnercza świetnie komponują się z sosem cytrynowym z nutką ziołowego pieprzu, płynęły myśli kobiety. Ale skończmy o mojej pracy, zreflektował się jej rozmówca. Porozmawiajmy o tobie, wyszczerzył w uśmiechu rząd białych zębów. Muszę przyznać, że nazywasz się bardzo oryginalnie. Mod Liszka. Zabawna gra słów. Zaśmiał się głośno. Prawda? Odwzajemniła uśmiech Mod. I pomyślała, jak zabawnie będzie, gdy już zaciągnie go z tej restauracji do swojego zacisznego pokoiku i nareszcie ona rozpocznie swój posiłek. Miała tylko nadzieję, że okaże się dużo bardziej strawny niż jego nieapetyczny charakter. Czytał.